Puszczam zielone, zielone trzy. Stawiam na siebie, nie stawiam na kwi. Stoją mi ludzie, co chcieli tu być. Gdzie są widzowie? Dokładnie, moi drodzy, gdzie są widzowie? Jeżeli chcecie zakupić bilet na mój koncert, to macie link w opisie. Kupujcie bilety na koncert do Warszawy 18 sierpnia. Odbiera mi zielone tajemnice. Zielone jak ekon. A na dodatek możecie tam posłuchać nowej piosenki Ale Ale 2. Ale ale, moi drodzy, dlaczego jestem noobkiem? Bo dzisiaj robimy nielegalne pranki na Krysiu. Tak, czuję, że mogę zostać dzisiaj normalnie zbanowany na Wojanowicach przez te pranki, które mu wyczynimy. Nie chcę wam czytać, żebyście nie mieli spoilerów, ale pierwszy prank, jak widzicie, to będzie po prostu, że nubek sobie wrócił. I to jest jeden z 7 pranków dzisiaj. Także uważajcie, trzymajcie się krzeseł, będzie naprawdę grubo, widzowie, bo jest tak coś jak koncert Paliona, nie wiem, czy widzieliście, ale koncert w Warszawie to jest ostatni koncert w tym roku. Mam nadzieję, że zakupiliście sobie już bilecik na ten koncert. Jeżeli nie, to macie link w opisie, kupujcie sobie bilet, spotkajmy się i wszystkie piosenki razem zaśpiewajmy. Oczywiście zapraszam na Palion Style, bo już chcę wam pokazać coś nowego. Coś nowego, a mianowicie czarny kubek. No nie jest to zwykły kubek, bo jest to magiczny kubek, przyjaciele. Jeżeli wlejemy coś ciepłego, pojawia się grafika, ale nie chcę wam tego pokazywać teraz. Na stronie możecie zobaczyć. A jak nie, to zamówcie i sami się dowiedzcie, co jest pod tą płachtą czarną. To jest magiczny kubek. Dwie nowe czapy, szczególnie ta pomarańczowa, to jest totalna nowość. Zobaczcie na to, ogromny plakat Palionowa. Są wszyscy członkowie i możecie już mieć na ścianie taki piękny plakacik. Dlatego, jeżeli chcecie zakupić sobie takie piękne rzeczy, to zapraszam serdecznie na Palion Style. A teraz włączmy sobie głos noobka i teraz możemy lecieć. I to w tango, widzowie, z Krysiem. Grube pranki, naprawdę bardzo grube pranki dzisiaj przygotowałem. Tylko muszę teraz mówić jak nubek, minu. Dobra, muszę się wczuć, nubek wrócił prank. To jest pierwszy, taki leciutki prank, spokojnie. Minu. Dzień dobry. Krysia, wróciłem. Nie gadaj, nubek, to ty? Wróciłem na Wojanowice. Ej, ale nubek, ale dlaczego wróciłeś? Zatęskniłem za Diltem. O stary, ale przecież ty Dylta to miałeś pod... Nie wiem, stary, pod korek. Pod kolek było, pod kolek. O Jezu, nubek, tak tęskniłem za tobą w końcu. Ej, dobra. Brakowało mi ciebie, Krysiu. A byłeś u chłopaków, już powiedziałeś im, że jesteś? Nie ma ich. Jak to nie ma? Nie ma. Byłeś stary, jeszcze jeden przed chwilą palił szedł. Naprawdę ich nie ma. Kurde, szkoda. Wiesz, bo ten... nie ma twojego wieżowca i twojego domku. Nie. No nie ma, bo... ale wiesz co, przez to, że no, ten... No to jak nie ma, to ja wracam do rodziny. No nie, no przestań, zostań, proszę. Cześć, miło było cię spotkać. No nie, no nubuś, ale nie odchodź, proszę, serio. Kryś. No nie, no odchodź, serio, bo tam pewnie jest pan P. Nie mów o nim, jak możesz mi o nim przypominać. No przepraszam, nubek, stój, dobra. Naprawdę nie ma mojego domku? Chodź, tam coś. Masz Dilta. Nie ma mojego domku. Masz Dilta. Dlaczego nie ma mojego domku? Nie ma twojego domku, bo prosiłeś przecież o to, żebyśmy go zniszczyli. Nieprawda. No prosiłeś! Co tu się stała moja furka, piękna furka moja taka. No tak, ale serio prosiłeś, żeby nie było twojego domku. Lecimy! No nubek! Co? Porozmawiaj ze mną, no co ty? Mogę z tobą pogadać, jakby to był mój domek. Czemu go usunęliście? Bo ci powtarzam. A może wiesz co? Powiem ci to jeszcze raz. Ty, nubku, prosiłeś nas o to, żebyśmy usunęli twój domek. Mój domek? No i właśnie to zrobiliśmy tak w sumie. A to przecież jak mówię coś, to nie na serio. Tylko mówię to tak, żeby to było. Ale nie tak, żebyście to zrobili, a wy to faktycznie zrobiliście. To jest grill. No, myślałem, że powiesz, grill, to jest trampolina. Ja chcę trampolinę. No dobra, ale chodź pokopiemy razem Dilta. Nie chcę kopać teraz Dilta. Masz bo łopatę! Nie ma mojego domu. Masz łopatę! Budujemy mój dom. Masz łopatę i wykopmy razem Dilta. Tutaj. No? Dirtowa łopata. Tak, ja mam taką, wziąłem nie z Diltowic. Dirtową łopatę mamy. Tak, no. Ja go nakopię mocno. A jak mocno bije. Dubku, a ty czasem nie lubiłeś kopać kilofem?
Ale to diltowa, łopata, ale nie ja taka zwykła. Ja pamiętam, że ty zawsze kifolem kopałeś ja kifolem, tego dilta. Kifolem to ja lubię kopać, tylko jak jest diltowa łopata, to też lubię diltową łopatą no kopać. No to trochę dziwne, no dobra. To daj mi kifo, to czemu mnie tak kłamiesz? No bo to był właśnie test, bo wiesz co, bo u mnie kiedyś Tojto mi zrobił pranka, że był nubkiem. Jakie soczyste to takie. Oj! Nubek, co ty? What? Co ty tu spadłeś, ty? No what? Czemu ty spadłeś? No dawaj na górę, no co ty? Nie, to są moje zakazane zdjęcia, nie patrz na to. No, już widziałem te zdjęcia. Nie patrz na to. No dobra, ej Nubek, ale słuchaj, bo ogólnie to dziwna sprawa, bo Krysiu, kiedyś weź Tojto, sobie te zdjęcia. Tojto mi zrobił pranka, że wróciłeś, a to nie byłeś ty. No mogę ci zrobić test na Nubka? Mogę ci zrobić test na Nubka? Nie, przykro mi. No ale serio, test na Nubka zrobimy. Jedno pytanie i uciekam. Dobra, więc tak. Jak nazywa się blok, który jest brązowy? Dilt! Dobra, Nubek, cieszę się, że wróciłeś. Krzyś, tylko ja nie mogę, bo ja na chwilkę zobaczyć musiałem. Muszę wrócić do rodziców, a wszystko bo dobrze ukarają. Tam na dirtowicach? Problemy mają. Problemy? Pan tu jej tam jest i on nas chce zabić. Ja muszę pomóc rodzice. Dawaj, lecimy. Nie, ty nie możesz, dawaj, ja muszę lecimy, sam. Chodź. No chodź! Krzyś, nie denerwuj mnie. Ale ci pomogę! Krzyś, daj mi spokój. No dobrze. A wrzucisz jeszcze? Przyjdę jeszcze kiedyś, Krzyś. Bo widzowie też ją za tobą. Dobrze, Krzyś, jeszcze kiedyś przyjdę. Okej. To uważaj na słonie. To do zobaczenia. Uważaj kiedyś na słonia. To uważam. No, to cześć, Nubek. A. Moi drodzy, Krzyś chowa właśnie plecak w swojej magicznej skrzynce i zawsze ją zablokowuje. Dzisiaj widzowie kradniemy. Poszedł spać. Tą skrzynkę będziemy musieli otworzyć i będziemy musieli ukraść mu plecak z tej oto skrzynki. No będzie problem, naprawdę nie będzie to proste. Już zasnął? Jaki on ma twardy sen. Dobra, no dobra, wkraczamy na arenę, widzowie, tak jest, drugi prank to jest ukradzież plecaka ptysia, potem go informujemy, że nagle zniknął jego plecak i widzieliśmy złodziejaszka. Dobra, normalnie nie da się go otworzyć, dobra, czekajcie, nie możemy go obudzić, biorę jednego lokera, tu jeszcze coś ma, nie ma, mam więcej, ile tych lokerów tu ma? Dobra, widzowie, musimy, dobra, otwieram, bo to nie jest łatwe. Oj. Oj. A coś mnie swędzi, Udo. Nie, pękło. Dobra, dobra, czekaj. Szybko, ja tego nie zdążę otworzyć. Nie gadaj, że od razu pękło. Plecak. Jest. No, nie mogę. Plecak. To. Czemu on gada cały czas o tym plecaku? No. Nie mogę trafić żadnego. Jest. Nie. Jest! Patrz jak idzie! Patrz jak idzie, widzowie! Miam. Jest! Nie. No. Żart. Jest! Mamy to. Czekaj. Plecak ptysia! Oczywiście, widzowie, nie... Ja... Czekajcie, go zabiorę. Ja go oczywiście, widzowie, nie będę go otwierał, bo... Wiem, że Krzyś by sobie tego nie życzył, ale po prostu robi mu tylko pranka, że został ukradziony, ale nikt się nie dowie, co w środku trzyma. Także tego nie będziemy mu klikać, ale po prostu mamy... Pierwszy raz go trzymam w rączkach i mamy pranka. Dobra, idę do niego i krzyczę, że widziałem, że ktoś ukradł jego plecak. Czekaj. Krzyś, budź się! Aaaa! Czemu widziałem jakąś czarną postać, widziałem z twoim żółtym plecakiem na plecach? Nie, no niemożliwe. Naprawdę widziałem. No niemożliwe. Nie żartuję, serio. No nie, to jest niemożliwe, stary. No nie żartuję, sprawdź. Ty go masz? No pewnie, że mam, ja zawsze spię z plecakiem przecież. Ten drugi plecak. Jak ty śpisz z plecakiem? No bo, nie, bo ja ci nie mówiłem ostatnio, bo opracowałem coś takiego, że chowam plecak do skrzynki i on jest zaminowany i jak osoba, która go kradnie, to ona wybuchnie razem z jego domem. I ogólnie zrobiłem coś takiego, że ten plecak jak ktoś ci ukradnie. Tak, jak ktoś mi ukradnie, to wybuchnie mu dom, bo tam jest mina schowana po prostu, ale ja zawsze śpię z plecakiem, przecież wiesz o tym dobrze. Aha, czyli ten czarny złodziejaszek nie będzie miał domu. No tak, dlatego no ludzie, ale chodź, możemy go poszukać, bo to w ogóle w ciągu minuty ma wybuchnąć podobno. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu. No nie, ej. Ej, co tu robi plecak? Szybko, wywal go, szybko. Krzyś, to jest bomba, szybko, ja
uciekam na chatę! Uciekaj szybko! Uciekam na chatę! Ja nie mogę, ale kto to ukradł w takim razie? Kryś, zostaw to, Kryś. Wyrzuciłem to tam Kryś, już daleko. Wróć do domu, Kryś. No dobra, ale Jezus, muszę odminować tamten fejkowy plecak. Nie można, przez okno widzisz jakiegoś czarnego złodzieja i on ale nie może tak być. Dobrze, że powiedziałeś, bo gdybyś na przykład to ty ukradł... On miał skina jak on. O nie, stary, ale dobrze powiedziałeś, bo gdybyś to ty ukradł ten plecak, to wtedy by ci dom wybuchnął, nie? Więc dobrze mi powiedziałeś, dobra. To już wiesz, że Dobrze. Bo ogólnie tam ten plecak to był fejkowy, tam było nawet zapisane, że jest zablokowany. Wiem o co chodzi. No, bo ten plecak prawdziwy to tylko tutaj, bo się nawet otworzyć dobra, nie da. Dobra, Kryś, ja idę spać, bo jestem zmęczony. No to idź, no, a ja idę szukać tego osobnika, nie? Dobra, idę, no. Dobra, widzowie, nie. Jaki pech! Ja myślałem, że to jest prawdziwy plecak Krysia, my nawet go nie trzymaliśmy. On jakoś specjalnie ma drugi plecak fejkowy, który wygląda i jest bombą. Czajcie to? Ja prawie zginąłem przez tego pranka. Dobra, ale tak jak mówiłem, dzisiaj są nielegalne pranki. Lecimy teraz z kolejnym. Moi drodzy, teraz będę dziewczyną Krysia. Tak, to jest trzeci nielegalny prank, tylko... No, mamy żółtą koszulkę, to powinno wystarczyć. Tylko będziemy musieli mówić takim głosem, tak widzowie, Palionka powraca! Lecimy, muszę mówić damskim głosem. Dawno nie było takiego trolla, dlatego dzisiaj... będzie troll. Czy ja mam dobry głos? Chyba mam dobry głos, Kryś, dobra. Idę. Lecimy. Czemu Kryś tam? Krysia! Nom. Ej, co ty robisz na Wojanowicach? Krysia? No hejka, ale co ty robisz na Wojanowicach? Dzień dobry, mój mężu. No hej, ale nadal nie wiem... Mój mężu, lejka cię, paleczki tak ci... No hejka, ale wiesz, to nie jest chyba dobre miejsce, żebyś tutaj była. A dlaczego? No bo chłopaki jeszcze ciebie nie poznali, nie? No ale przychodzę, ty czekaj. Co? I oni wiedzą, że... Ty masz dziewczynę? No wiedzą, ale ciebie nie poznali! Ty naprawdę masz dziewczynę? Ale przecież nie wiesz? No ja nią jestem, nie, ale dobra! No tak, ale... Czyli no, czekaj. Pan pamięta... Czemu? Co? Czemu jedno? O. A czy się głos coś łamie? Nie wiem, może jakiś ten... Czemu jedno łóżko? No bo przecież tutaj mieszkam samemu, jestem na Wojanowicach! A ciebie tu nie widziałem, pierwszy raz się chyba widzę, Krysia, bo drugi... przestań! No nie wiem, ale słuchaj, no to skoro już jesteś, to może ci pokażę trochę, co? Czy widziałaś Wojanowice? Co? No Wojanowice! A ja bym chciała iść z sobą na randeczkę! No to dawaj, no to mam dwie opcje. Pierwsza to jest zoo, druga to jest... McDonald's, a trzecia opcja to jest... Zoo będzie git! Na plaży, no to zapraszam do zoo, chodź! Ej, czemu te zoo całe zniszczone? Ogólnie to po prostu, wiesz co, jest w remoncie. Reszta zoo jest w chłopach. No wiesz, ale zobacz, mamy pandę, patrz. Zniszczone całe. Dam ci ciekawostkę na przykład o pandach. Pandy jedzą bambusa, patrz, niszczę tego bambusa. Pandy. I patrz, i masz pandę, widzisz? I sobie panda normalnie bambusika, nie? Panda jest taka tłuściutka jak ta, Krysiu. No, aż tak to może nie, ale... No przecież! Co? Stanie obok tej pandy, porównajmy wasze ciałka! No dobra! A ona mnie ugryzie? No przecież 1:1! No dobra, ej, ale proszę... Ej, ale... Czemu ty tak mówisz? Tak nigdy mi nie mówiłaś! Chyba z tą pandą mogłabym się ożenić! Ej! No co? Ej! Co ty robisz? Problem z głosem, gardło boli. To czekaj, no to ja mam burgerka, patrz. Przecież w tym zoo jest jeden zwierzak. No dobra, jest jeden zwierzak, tak, ale było kiedyś więcej. Były kiedyś konie, były lamy. Lamy. Co? Krysiu, ja się odżywiam tylko i wyłącznie... Co, czym? Ciastami. No co ty gadasz? Przecież ty kochasz McDonalda i jesz co chwilę nuggetsy z Maca. Ciastami. Gdzie ty jesteś? No, u ciebie w domu, gamoniu! A patrz, a to jest mój nowy komputer! Krysz! Co? Chodź się! Co?! Co ty gadasz? Ty mi naplułaś na podłogę? Krysz! Wiesz co? Wszystko wiem! Zdradzasz mnie! What? Wszystkiego się dowiedziałam! Z
Zdradzasz mnie, wszystko już wiem. Co ty gadasz w ogóle? Masz problemy ze sobą, Krzysztofie, leci. O, nie mogę. Żegnam. Jeszcze ci powiem, poczekaj chwilę, bo... Nie. Patrz to, ja ci powiem tylko jedną rzecz. Co, śmiertelniku? Patrz na mnie, patrz na mnie. Co? Women. Co to? Kawka. Z tego mema, bo taki mem i się mówi o women. Ja nie mogę. Nie dość, że głupi, to żałosne. No ale o co ci chodzi? Nie, dobra, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, słuchaj. Ja nic nie zrobiłem i nie wiem skąd ty masz takie informacje i nie wiem kto ci o tym powiedział. Już nigdy nie wrócę. Nie no, powiedz mi, że to jest jakiś żart. Już nigdy. No nie no, powiedz, że to jest jakiś żart, co ty gadasz? Nie wrócę. Nie. Krysiu, nie idź za mną. No ale dlaczego? Krysz. A czemu chodzisz tyłem? Ja też tak mówię, patrz. Zostaw, powiedziałam. Nie mogę! Widzowie, nie mogę! Moi drodzy, to nie koniec pranków, a teraz będzie ultra nielegalny prank, a mianowicie spalimy Krysiowi trochę włosa. Tak, spalimy tą wielką grzywę Krysia. Zobaczymy, to jest ultra mocny prank, ale na razie podejdźmy do niego. Krys, co ty tak, taki smutny? Nie wiem, co to jest dziwna sytuacja, bo moja dziewczyna przyszła i trochę się pokłóciliśmy. Ale to trochę dziwne, przecież zachowała się mega dziwnie, jak nie ona i to ten... Kryś, muszę tutaj zadzwonić zaraz, że zaopiekuję się tobą i zrobię ci spa włosów. Co ty gadasz? Dobra, ej, ale przefarbujemy mi włosy na różowo. Kryś, idziemy do fryzjera, chodź. Please, przefarbuj mi włosy na różowo, będę serio, jak Kryś. No, może być na jaki chcesz kolor, tylko troszkę podpieczę cię. Dobra, to może być, to troszkę może być. Troszkę podpieczę ci włoski. Dawaj na zielony, to będę jak ten, jak dżęziara. Zielony nie bardzo, nie bardzo na zielony. No dobra, to ja siedzę. Kucaj, i co, dobra. I co ty chcesz mi zrobić? Patrz się w lusterko. No patrzę. Dobra. Uwaga, podpalam cię. Co? Kryś, nie, no co, nie, jakie podpalenie. Co? Kryś, nie, dobra, odwróć się. No i co ty chcesz mi zrobić? Kryś, podpalam cię! Kryś! To gorąco mi! Dobrze, już. Kurde, ale było gorąco stary. To jest? Nie mogę. To jest? Nie mogę. Nie mogę. Siemano, jestem teraz Sebixem? Jaki Sebix? Nie jestem teraz Tysiem? Nie, starszy, ale masz glacuchę. No, nie jest glaca, byku. Jaki łeb. Ja nie mogę, idziemy może na bloki, a bo zagrażę. Nie mogę. Ej, dobra, ale dlaczego mnie ogoliłeś, stary? Kryś, nie mogę, dobra, nie. To odrośnie, tak? Kryś, to nie wiem, czy to odrośnie, Kryś, to dobra, są spalone włosy. Dobra, nie, dobra. Całe szczęście, że mam miksturę na porost włosów w mieszkaniu, nie? Masz takie coś? No jestem przygotowany, znając was, ciebie i Tojta, to już jestem przygotowany na wszystko możliwe na świecie. Jak ty wyglądasz? Mam miksturę na złamane kości, mam mikstury odchudzające. Ale zostań na razie tak, bo mi się wydaje, że ci pasuje taka, duże masz czoło. I sobie mamy podobne. Co? Ja prawie czoła nie mam, ty. Ale jakie mam czoło wielkie. No właśnie. Ej, patrz to. Uwaga, no to jest... podchodzimy do lądowania. Helikopter na lotnisko. To jest bez porównania twoje czoła moje. Dobra, Krys, ja idę. Stare czoło wielkie. Krys, ja idę. O, moi drodzy, kolejny prank. Jak wiecie, teraz Krys jest łysy i to nie koniec dręczenia Krysia. No, pranki dzisiaj są mocne. Mamy teraz klatkę, widzowie, która zamyka Krysię na łamen. Gdzie on jest? Nie ma go w domu? Ej. Tu. Krys, chodź tu! Co chcesz? Chodź do góry! Ale gdzie do góry? Przytul się do kolegi! Jezu, co to się stało? Ale mam zawał! Co się stało? Ale mam zawał, stary! Krysi, nie mogę cię uwolnić! No, a gdzie jest ten kilo, który to niszczy? Krysi, nie mogę cię uwolnić, nie mam go! No ale gdzieś go chowaliśmy. Krys, jest amen. Ale czemu jest Krys, w klatce? Kto to zostawił? W klatce na amen. To może była ta postać, która ukradła mi plecak, stary. Ej, to może być on. No nie, no weź, ale jak mam Krys, sobie Krys, albo czekaj. Ty, no. Ty możesz wyjść, no Góra? Nie. Znaczy, no tak. Dobra, to ja wychodzę, poczekaj. Podsadzę się złotami bloka. No nie mogę. Podsadziłem się złotami ta bloka. Ta klatka powinna nie działać tak.
No ale to dobrze chyba, nie? Nie, mega git, właśnie dobrze, że wyżej, no. Bo nie wydostalibyśmy cię z tej klatki. Ej, dobra, ja idę po ten kilo, który nie wydostalibyśmy cię z tej klatki. No, idź po kilo i zniszcz klatkę lepiej, no. No dobra, ale widziałeś może, kto to nie, postawił? Nie, nic nie widziałem, Kryś, a co ty mnie chciałeś w ogóle? Idę do domu, Kryś, nie wiem, nic nie chciałem, Kryś, idę do domu. Moi drodzy, nabyło tych paru pranków, niestety ten z klatką nie wyszedł, ale ostatni jest najmocniejszy. Moi drodzy, idziemy do niego i chcielibyśmy z nim wyścig po prostu. Krysio, jednak już wiem, co chciałem. Kryś! Co? Już wiem. Gdzie ty jesteś? Dziś jest dzień odwiedzania Krysia. Dziś gdzie ty wiem... jesteś? Ja nie wiem, co ty robisz. Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, co ty robisz, Kryś. Co? Dobra. To chodź, chcesz. Chodź, idziemy nad wodę. Co ty chcesz? Zróbmy sobie mały wyścig. No to dawaj. Po ale prostu. Bez, no to, ale co? Że przez wodę? Po prostu sobie zróbmy. Ale na łówkach, czy co? Nie, pław na tą wyspę. Na jaką wyspę? Dawaj. Oto kto jest bardziej męski. O kurde, dobra. Dobra. Gdzie jesteś? Lecimy? No. No to trzy, na dwa, na jeden. Lecimy! Płynę. Płyń głęboko. Płynę, jestem prawie przy głęboko, płyń głęboko. Płynę głęboko. Płynę. Ty płyniesz w ogóle? Tak, ale mnie dusi mnie. Uwaga, zaraz będę. No. Zaraz będę, jestem. Dobra. Co? No. Czy to jest? No to jeszcze raz. Jestem. Jeszcze raz z powrotem? Ale z powrotem, no. Widzowie, ale wiecie, że to nie ma sensu, on jest za wolny na mnie. Nie, no dawaj, raz jeszcze, dawaj. No dobra. Przez to, że mam opływową głowę, moja czupryna już nie przeszkadza. Opływowy łeb, dobra, to masz. Dobra. To 3 sekundy przede mną wystartuj, no. Dobra, a czekaj, no dobra. Czas start. I... 3... Płynę! 2... 1... Lecę. Lecę. Dawaj. Ej, ty taki szybki? Delfina spotkałem po drodze. Nie. Serio. Tu nie ma delfinów. Jestem! To oszuście, tu nie ma delfinów. No co, serio? Tu nie ma delfinów. A czemu ty biegasz po wodzie? Jestem Jezusem. Czekaj, czy ty masz creative'a? Nie. No ej! Co ty robisz, jak ty biegasz po wodzie? No magic. No dobra. Każdy rok był dozwolony. Dobra, nie, tak szczerze, co miałeś? No dobra, taki mini troll, no użyłem twojego przedmiotu, buty. Gdzie ty jesteś? A wiesz co ja użyłem? Gdzie ty? Gdzie ty jesteś tu? Wiesz co ja użyłem? To użyłem, no. Ja użyłem to. No ja nie mogę! Dobra, nie, idę do domu. Dobra, już dzisiaj nie przychodzę, do ciebie. Trzeba teraz wykombinować, co zrobić, że niby... Co można zrobić, żeby mu się stało? Czekajcie, może auto? No tak, wezmę, no proste, najprościej widzowie zrobić auto po prostu. Chyba auto to będzie najprostsza rzecz. Czyli bierzemy moją furkę. Elegancko, musimy wycofać bezpiecznie. Musimy zrobić tak, musimy wjechać tu. A niech tak będzie, że tutaj, a nie. No i się oczywiście, o nie, zbugowaliśmy się. Zostawiamy tutaj to i ta. O, i tak najeżdżę mu na głowę, no przecież. Dobra, idę. To będzie grube. Widzowie, idziemy do Krysia. Kryś, jednak muszę wrócić, bo to nie to tak co? Jak myślisz. To cześć. Nie tak jak myślisz. Sprawa wygląda naprawdę groźnie. O, znowu. Przejechałem to i ta. A jak to i ta? Niechcący. No to czemu nie idziesz do szpitala z nim? Niechcący. Co? Naprawdę niechcący. Ale... Nie mów nic. Naprawdę niechcący. Co ty robisz? O nie, to on nie żyje! Co teraz zrobimy? Pewnie go będzie trzeba położyć! Co ty robisz? Wiesz, że... A, dobra. Tak, nie, masz rację, wiesz co, tak, oczywiście. Wiesz co, ogólnie to jest bardzo przykra sytuacja. My musimy zrobić teraz pogrzeb dla Toyta. Tak jest, już mam przygotowane. Co? O nie, dwóch Tojtów, jak to możliwe? O co się chodzi? Co ty podejrzewasz? Co ty robisz, dwóch Tojtów? Dobra, Kryś. Ej, stary. Co? Podejdź, wstań tu i podejdź. Co? Dobra, idź na dół. No. Też masz taki efekt, że jestem mega wielki?
Ej, faktycznie. Dobra, Kryś, no trollowałem ci dzisiaj przez cały odcinek, no. Wszystko to byłem ja, ta niby czarna postać to też byłem ja. I wszystko to aha, byłem ja. Aha, czyli ryzykowałeś utratą domu. Tak, wyrzuciłem ten plecak z bomby. I zostaw mnie, Kryś, dobra? Dobra. No, nara, Kryś. Do widzenia.